Hej! Cześć, Janka. Cześć. Dzień dobry. Cześć. O, cześć. Dzień dobry. No. Pozwól na chwilę. Cześć. Cześć. Co to za konspiracja? Nie, tylko... Chciałem cię zapytać jeszcze przed grupą. Czy rzeczywiście jesteś w stanie pomagać tej dziewczynie? Zajmować się nią? Nie rozumiem. Oczywiście, że tak. Przecież sam kazałeś mi się nią zająć, nie? Tak. Tak, tylko że... To wymyśliła Anka, a jej uległem. Andrzej. O co ci chodzi? Tak, dobrze widzisz. Rzeczywiście jestem w trudnej sytuacji osobistej. Tomek ode mnie odchodzi. Kasiu, czy ty przypadkiem... Uspokój się. Przeżyję i to. Dobrze wiem, co teraz możesz mi powiedzieć. Pamiętam, jak mówiłeś, że to tak często bywa, że ludzie, którzy to razem przeżywają, potem rozchodzą się, że ten, który pomaga, podświadomie czuje się niepotrzebny. Byłam na to przygotowana, naprawdę. Tak? Jeżeli tak, to dlaczego nie powiedziałaś o tym od razu na naszych spotkaniach? Rzeczywiście to był błąd. Zaraz go naprawię. Aha, jeszcze jedno. Możesz mi spokojnie zostawić tę Bożenkę. Zresztą teraz ja też jej potrzebuję. Nie tylko ona mnie. Hej, chodźcie na górę. Zaczynamy grupę. Kasia mówi pierwsza. Słuchaj, potrzymaj mi na chwilę torby, zaraz wracę. Poczekajcie na mnie, dobra? Będę za chwilę. Cześć, chodźcie ze mną. Dobry. Szuka pani czegoś? Może pomóc? Dziękuję.
Co mają zrobić życiowi pechowcy, ludzie, którzy nie potrafią dostosować się do tego dzikiego kapitalizmu? Pan uważa, że powinni umrzeć z głodu. Czy możemy do tego dopuścić? No, na dziki kapitalizm panował na bezludnej wyspie, gdzie żył Robinson Crusoe i on jakoś przeżył. Tak, ale myślę, że na tej wyspie było jednak dużo przyjemniej niż w naszej rzeczywistości. Myli się pani, stanowczo wolałaby pani żyć... Dwójka, podjedź bliżej. Tak, ale my ciągle nie wiemy, jak ma wyglądać ten nasz polski kapitalizm. Obecnie socjalizm, który mamy, polega na tym, że państwo odbiera każdemu obywatelowi, powiedzmy sobie, 1 000 000 złotych miesięcznie, z czego 500 000 daje na biednych, a drugie pół na biurokratów i polityków. To, czego my chcemy, to żeby państwo zostawiło ten cały 1 000 000. Chodzi nie o to, że politycy decydowali, czy dawać tym, czy tamtym, tylko żeby pani decydowała. I czy pan myśli, że to w tej chwili, w tej naszej rzeczywistości, w tym naszym bałaganie to będzie mogło działać? No oczywiście, w tej chwili jest chaos, ponieważ robi to wszystko urzędnik państwowy. Natomiast wróci wtedy porządek. Będą ludzie, którzy pieniądze dają, będą ludzie, którzy pieniądze biorą, nie będzie tego pośrednika. Przez 40 lat to działało. No w takim razie życzę panu, żeby pana partia wygrała w wyborach. Skoro panu wydaje się to takie proste, myślę, że będzie lepiej. No, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zabiorę kamerę, dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo. No na razie to wszystko. Spotykamy się za 2 godziny. No i jak? Świetnie było. Bardzo dobrze wyglądałaś. Dziękuję. Poczekaj na mnie w redakcji. Dobra. Jak mi powiesz, że jeszcze było źle i że może być lepiej, to... Powiem ci. To była próba przed tym dużym programem. I byłaś lepsza niż rok temu. Dziękuję. Zacięłam się przy śniadaniu. Boli mnie jeszcze. Zaraz będę w redakcji. Słucham. Tak, już proszę. Telefon do ciebie. Zdaje się, że narzeczony. Dziękuję. Halo? Tak, dobrze. O 7:00. Tak, zdążę. Cześć. Przepraszam bardzo. Wcale nie chciałam tutaj przyjść, tylko pan Andrzej powiedział, żebym to pani oddała. Przecież sama mogłam po nią pójść dzisiaj albo jutro. Ale dziękuję. Skłamałam. Przepraszam. Ja wiem, że pani ma swoje własne sprawy, ale ja muszę z kimś porozmawiać. Pan Andrzej powiedział, że pani ze mną dzisiaj porozmawia, jak przyjdę z torebką. Ja już nie mogę. Boję się, że zaraz nie wytrzymam. Znowu była dzisiaj w domu awantura, ja już od 5 dni nie piję.